świetnie, na pewno bez okularów zobaczy, czy jestem ostra. Czemu ja? Witam, dzień dobry i siemaneczko. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczy, która mnie po prostu potwornie irytuje. I ma to miejsce przede wszystkim u mnie w szkole. Drodzy palacze, ja naprawdę rozumiem, że to jest w pewien sposób nauk i że wy lubicie palić i chcecie palić i sprawia wam to przyjemność, ale do jasnej cholery bez przesady. Przejdę do historii, będę się żalić, bo w dzisiejszym vlogu muszę ponarzekać jak w większości moich vlogów, bo to mnie po prostu doprowadza do szału, naprawdę. Ja generalnie mam uraz do toalet publicznych, łazienek publicznych, staram się z nich nie korzystać, ponieważ mnie to obrzydza i generalnie się od tego wystrzegam, ale kiedy nadejdzie chwila, kiedy nie można tego powstrzymywać, to udałam się do naszej łazienki w liceum. To była łazienka damska, ale to jaki tam był syf, był po prostu nie do opisania, naprawdę. Więc tak, pierwsze co zrobiłam, to chwyciłam za klamkę i otworzyłam drzwi. A tam, moi drodzy, hasz komora! To co zobaczyłam, rozwaliło totalnie moje oczekiwania. Ta plastikowa deska, na której siadacie, w ogóle jej nie było, bo oderwana nie wiadomo gdzie była, natomiast muszla klozetowa była w stanie tragicznym, opłakanym. Mianowicie, na muszli klozetowej były odciski butów oraz popiół z papierosów. I tak poukładane to wszystko było. Ja się załamałam, ale stwierdziłam, dobra, pójdę do drugiej kabiny. Moi drodzy, w drugiej, trzeciej i czwartej kabinie było dokładnie to samo. Dziewczyny, no jak można robić taki syf? Nie możecie wytrzymać 7 godzin lekcyjnych, żeby sobie zajarać po szkole na dworze kulturalnie. W momencie, kiedy stwierdziłam już, że nie opłaca się załatwić w tej toalecie, wyszłam z łazienki, to jeszcze otworzyła się jedna kabina, z niej wyłoniła się dziewczyna i powiedziała: "Cześć, masz ognia?" Także ja dosłownie się załamałam. Dla mnie to są czasy po prostu gimnazjalne, że dziewczyny się chowają po kiblach i dość szybko, bo facetka przyjdzie i się z tym kitrają. No dziewczyny! Chociaż z drugiej strony też uważam, że jeżeli nauczyciele wiedzą, kto pali, bo wszyscy u nas wiedzą w szkole, kto pali i mają już ukończone te dzieci 18 lat, to niech je wypuszczają na dwór, niech one sobie na boisku jarają te papierosy, a nie kurna w kiblu, bo tak wali po prostu. Z jednej strony mnie to strasznie irytuje, a z drugiej potwornie śmieszy, naprawdę, bo wiecie, jak wy wyglądacie w moich oczach. Nie no, muszę teraz, muszę, bo się wkurwałam, babka mi wstawiła jedynkę z biologii, muszę, bo nie wytrzymam. Masz ognia, muszę zerać, muszę, bo nie dam rady. Nie wytrzymam 7 godzin, Boże, jak mnie ciągnie do palenia. No właśnie, tak wyglądacie w moich oczach mniej więcej. Naprawdę uważam, że bez przesad, nawet jeżeli to jest nauk, który uzależnia, jesteście w stanie wytrzymać 7 godzin i zapalić sobie spokojnie po szkole, a nie kurna tym dymem jeszcze dusić innych, bo to jest po prostu wstrętne. A tak a propos palaczy, to miałam jeszcze jedną śmieszną sytuację. Mianowicie jak byłam w tym szpitalu w Agiwnikach, to stałam w kolejce na laryngologię, w sensie do laryngologa, bo miałam mieć badania i stała przy tym dziewczyna. Zauważyłam, że jest w moim wieku, a wcześniej były tylko dwie dziewczyny w moim wieku, więc zagadałam. Pytam się, ty stoisz w kolejce do laryngologa? Tak, stoję. Po tym dziewczyna nagle mówi do mnie w ten sposób: "K***a, wiesz, czy można zajarać? Bo już się wytrzymam, ciągnie mi jak cholera, a nie, nie mogę, muszę zajarać, bo nie wytrzymam. Wiesz, czy można zajarać? W kiblach można, są czujniki, muszę, bo nie wytrzymam." Moja mina była naprawdę bezcenna, ponieważ ja leżałam na oddziale leczenia płuc, na pulmonologii dziecięcej. I dziewczyna, która leży na tym samym oddziale, pyta się mnie, czy wiem, gdzie tu można zajarać. No po prostu ręce mi już opadły wtedy do samej ziemi. Wiem, że raczej nic z tym nie wniosę tym filmikiem i będą mnie ludzie hejtować, którzy sami palą po kiblach, ale no błagam was, to jest mega dziecinne, że musicie po prostu jarać w miejscu, gdzie się załatwiają inni ludzie i się czaić po kiblach i stawać na muszli klozetowej i jarać. Ile wy macie lat? 18 czy 15? To jest po prostu śmieszne i żałosne w tym momencie, naprawdę. A nie cholera jasna i halujecie się po tych kiblach, jak nie wiem po prostu. To wygląda strasznie! A w momencie, kiedy nauczyciel ma dyżur przy kiblu i wchodzi do kibla i was opieprza, to rżniecie takiego głupa, aż po prostu, aż idzie się zesikać ze śmiechu. Co ja? Nie, proszę pani, ja nie paliłam, ja nie palę papierosów, to jest syf, jeden wielka kiła i mogiła gówno, ja nie palę takich rzeczy. Serio, przemyślcie to. Ja nagrywam tego wspaniałego vloga, ponieważ byłam wściekła, bo i tak nienawidzę toalet publicznych, a jeszcze coś takiego mnie po prostu dobiło do samej ziemi, więc musiałam się wyżalić, jak to ja. Wiecie, że jestem osobą bardzo impulsywną i muszę się po prostu wygadać, kiedy coś mi wkurza. I tym wesołym akcentem, moi drodzy, żegnam się z wami i widzimy się w następnym filmiku. Siemaneczko!